Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Kolobot. Naszym celem na dzisiaj jest zbadanie mglistej doliny i miejmy nadzieję wydostanie się w końcu z planety Krystali, bo trochę już na niej siedzimy. Misja czwarta, zaginiona dolina, zbadaj mglistą, niebezpieczną dolinę. Miejmy nadzieję, że w tej dolinie będzie czekała na nas czarna skrzynka, czyli cel naszej wyprawy na tą planetę. Tak, lądujemy w niczym nie wyróżniającym się miejscu. W sumie jest za dużo rzeczy, to my ze sobą nie mamy. Zobaczmy, jakie mamy informacje. Naszym celem w tej misji jest... Tak, znaleźć czarną skrzynkę, która jest na dnie doliny. Okej. Okay. Jakie mamy informacje? Wykryto smog elektromagnetyczny i użyteczne pozostałości. Póki co o przeciwnikach na razie nie ma mowy, mimo że słyszę mrówki. Niedobrze. Dobra. To co mamy, to latający transporter, ale póki co to musimy się tutaj trochę ogarnąć, bo co prawda słyszę mrówy, ale nie mam zielonego pojęcia z której strony. Była tu mowa o jakichś pozostałościach użytecznych, dlatego dobrze by było je znaleźć. Czy ja mogę tu latać? Mogę. Już myślałem, że będzie motyw w stylu, że ze względu na elektromagnetyczną mgłę latanie jest tu niemożliwe, albo coś w tym stylu, bo tak mi się wydawało, że coś takiego było, ale na szczęście nie. To, że na tym poziomie są mrówki, niepokoi mnie dosyć. Bo jak wiecie, z odcinków na tropice ja z mrówkami nie lubię mieć do czynienia. Dobra, szukajmy tych użytecznych pozostałości póki co. Gdzieś tutaj jest czarna skrzynka, tylko jakby się tutaj do niej sprytnie dostać. Póki co to ja muszę tutaj zbadać te tereny, zobaczyć co my tutaj w ogóle mamy. O, tutaj coś jest. Co my tu mamy? O! Gdzie mamy ogniwo elektryczne. I elektrownię. I działo. Czyli przypuszczam, że to działo przyda się do wyczyszczenia sobie drogi. Żebyśmy tylko go nie stracili, bo obawiam się, że to jest jedyne działo, jakie tutaj mamy. Dobra. Ciebie zasilimy, ale póki co ja sam najwyraźniej się rozejrzę po okolicy i zobaczę, co my tutaj jeszcze ciekawego mamy. No, jeszcze jedno działo. Szkoda, że... Jeszcze coś tu ciekawego jest. W sumie, gdzie mam się tak dokładnie dostać? Bo tego nie wiem. Mrówka. Dobra. Już wiemy, że tutaj nie jest zbyt przyjemnie. Jeszcze polecę na drugą stronę tego kanionu jakiegoś i zobaczę, czy tam nie ma żadnych dział. W sumie dziwne jest to, że dostaliśmy dwa działa, a tylko jedno ogniwo elektryczne. Nie wiem. Może gdzieś tutaj jest jeszcze jedno. Dobra, już nie marudź. Już ląduję. Spokojnie. Dobra. Lecimy jeszcze na tą stronę. Może tutaj też jakieś przydatne obiekty będą. A jak nie, no to będziemy sobie musieli poradzić z pojedynczym działem. Co, nie powiem, że mnie cieszyło za bardzo. Ale jakoś będziemy musieli dać radę. No już, 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 spokojnie. Dobra, tu nic nie ma w sumie. Już, nie denerwuj się, ci mówię. Przypuszczam, że nasza czarna skrzynka jest tam, gdzie widzieliśmy te mrówki. Bo gorszego miejsca tutaj nie ma.
A twórcy gry nam skutecznie utrudniają zadanie. Po tej stronie nie widzę, żeby było coś ciekawego. A szkoda. Wow, trochę mnie tnie. Mam nadzieję tylko, że mi się dźwięk z obrazem nie rozreguluje przez to. Ja słyszę te mrówki. O, tutaj też coś mamy. O, kolejne działa. Dobra. Teraz jakoś to wszystko trzeba ogarnąć. Mamy 4 działa do dyspozycji i 2 ogniwa elektryczne. Czyli tak, pierwsze co zrobimy, to ten transporter poleci tutaj i zawiezie to ogniwo elektryczne do elektrowni. Bo w sumie ogniwo elektryczne bez elektrowni mi się za bardzo nie przyda. Jestem ciekaw tylko, dlaczego te mrówki musiały oblec akurat czarną skrzynkę. A tutaj mamy więcej ogniw elektrycznych. Szkoda tylko, że elektrownia jest po drugiej stronie. Dobra, trudno. Jakoś sobie poradzimy. Mam nadzieję, że tutaj mogę tak po prostu przelecieć nad tym i że mrówki mnie nie dosięgną. Nie powiem, żebym się tu czuł bezpiecznie lecąc. O! Coś mnie tutaj strzeliło jednak. Nie, 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 nie. Ty tutaj lepiej nie ląduj. Okej, jakoś przelecieliśmy. Nie do końca w jednym kawałku, ale żyjemy. To jest najważniejsze. Dobra. Teraz naładować te ogniwo. I dostarczyć je do tego działa, które tutaj wcześniej znaleźliśmy. Które było... Które było tutaj gdzieś? Tak, tutaj. Dobra, zasilimy je. I od razu użyjemy to działo jako pierwsze do walki z mrówkami. To to? Nie. To to. Pojedziemy. Bezpieczniej bym się czuł, gdybym widział... Dobra. Mamy jedną z głowy. Niestety nie wiem, ile ich tu jest. To jest bardzo niekomfortowa sytuacja. Ten transporter latający jest mi potrzebny, żeby zakończyć misję, bo jakoś muszę z tego miejsca wydobyć tą skrzynkę, więc tego transportera pod żadnym pozorem nie mogę stracić. Dlatego postaram się, żeby w jednym kawałku zakończył tą misję. Dobra. Ty stąd lepiej odleć na wszelki wypadek. A w sumie wiecie co? Ja dostarczę ogniwa elektryczne na drugą stronę. Przynajmniej jedno. Do naszego transportera na gąsienicach. Tak, ty tutaj sobie leć. Niestety naokoło, bo się okazuje, że mrówki
są dość agresywne po drodze i nawet strzelają w nas na wysokiej, na dużej wysokości. Nie chcę, żeby nam się wyczerpała energia do latania, kiedy będziemy nad dziurą opętaną przez mrówki. W ogóle dlaczego to musiały być mrówki? Dlaczego to nie mogły być robale? Och, twórcy gry, ich pomysły. No już, spokojnie. Ląduje, nie denerwuj się. Dlaczego nie mogłem tutaj nigdzie znaleźć radaru? Przecież radar by mi tak ułatwił życie tutaj. Dobra. Bierzemy to ogniwo i wracamy. Niestety. Dobra, nie, niestety, tylko na wszelki wypadek naokoło. Upsi, energia się kończy. Nie, dobrze. Miejmy nadzieję, że dolecimy na miejsce, do elektrowni i nie będę musiał się martwić, jak dostarczyć. Już. Spokojnie. Jeszcze kawałeczek. No i dupa. Czekajcie, ja to jakoś ogarnę. Ja to zrobię inaczej. Ja po prostu tym działem polecę tutaj. I się wymienię. Bo na szczęście mam działo jedno naładowane. Obawiam się, że ta misja będzie trudniejsza niż myślałem. Tak. Ty tutaj wyląduj, a nasz astronauta już tu wszystko ogarnie. O kurczę, nie powiem, żeby ta misja była prosta. W sumie jestem ciekaw, ile tam tych mrówek jest. Nigdzie nie było to napisane w opisie misji. No już spokojnie. Dobra. Teraz trzeba jakoś uratować nasz transporter latający. To na razie tutaj postawię i wyjmę z działa latającego, które na szczęście ocaliło naszą misję tą. Dobra. Telefon dzwoni. Dobra. Jakoś się udało. Misja z trudnościami przebiega, ale póki co dobrze idzie. Ogólnie to bym chciał wszystkie działa na tą stronę przenieść, gdzie jest elektrownia, żebym musiał latać w kółko. I chyba tak też zrobię. Aczkolwiek przetransportowanie na drugą stronę działa na gąsienicach może stanowić problem. No, gdzie ty jesteś? Tutaj. Teraz tak. Ciebie naładuję. Wezmę to. Naładuję to drugie ogniwo. Strasznie dużo tutaj kręcenia w kółko się będzie. Ale jakoś trzeba się przygotować do walki z nieznaną przez nas liczbą mrówek. Dobra, naładować to. Dobra, dostarczyć na drugą stronę. W sumie tak patrzę, że chyba z tej strony by było bliżej lecieć. Tędy.
Niepotrzebnie lecę tak strasznie naokoło, bo tutaj też nie ma tej dziury z mrówkami. Więc tylko sobie drogę wydłużam niepotrzebnie. Słyszę was, mrówy. Nie martwcie się, przyjdę po was. Dobra. Was tak zasilić. Ała. Nie, nie chcę tego rozwalić. Zasilić to działo. Wziąć to ogniwo. I idziemy stąd. Mógłbym to miejsce zbadać naszym astronautom i sprawdzić, ile mamy tutaj mrówek, ale boję się, że nam on umrze. Niestety, jak astronauta umrze, to misja będzie pozamiatana. Już, spokojnie, nie wyjmij. Na szczęście przyjazna poprzednia ekspedycja zostawiła nam tutaj energię. Dobra. Teraz gdzie tu mogą być mrówki? Wiem, że one gdzieś tu są. Nie, dobra, nie będę na ślepo strzelał, bo tylko energię marnuję. Lecimy do elektrowni. I myślę, że to drugie działo na gąsienicach naładuje i już. Wow. Już będziemy mogli rozpocząć walkę. Chociaż nie, w sumie nawet go nie będę ładował. Ty mi się tutaj przesuń, bo mi przeszkadzasz. A ty się naładuj. Dobra. Teraz tak. Przelecę astronautą tam. Zobaczyć, co mnie czeka po drodze. Bo nie chcę całkiem na ślepo tam iść. Żeby wiedzieć, z której strony spodziewać się niebezpieczeństwa. W sumie był tu jakiś motyw, żeby sobie poszpiegować trochę mapę, ale nie pamiętam za bardzo, jak to się robiło, dlatego przejdę tak. Ogólnie, gdzie my się mamy dostać? Tak, to jest nasz cel. Tam widzimy, łażą te mrówki. Widzę cztery. Dobra. Teraz za pomocą tego działka je postaram się trochę poturbować. Ale mną miota. No trawże w jedną chociaż. Dobra. Jedna z głowy. Kurczę, beznadziejnie się tym strzela. Nie, jednak przesiadam się jednak na działo latające. To jest jednak łatwiejsze w obsłudze. Szybsze i łatwiej się tym przemieszczać. Dlatego jednak tym będziemy walczyć z mrówkami. Jeszcze trzy były chyba. Tak, tutaj widzę jedno. Się naładować. Widziałem jeszcze jedną, ale boję się, że tam jest jeszcze więcej. Dlatego na wszelki wypadek jeszcze potem sprawdzę, czy na pewno nic nie ma.
Tak jak mówiłem, jak popsuje nasz transporter na transporter latający, to tej misji po prostu nie skończę. Dobra, lecimy. W sumie podpowiedzią dla mnie może być odgłos, który wydają mrówki. Jeżeli on ucichnie, to znaczy, że już wszystkie zostały pokonane. Gdzie ta mrówka jest? Ja wiem, że ona tu gdzieś jest. Tylko nie wiem gdzie. Mróweczko, gdzie jesteś? Ja cię tu wcześniej gdzieś widziałem. O, widzę cię. Czy to jest też mrówka? Nie, ja już wszędzie mrówki widzę. A jeszcze dwie widzę. Wow, to bolało. Jest jeszcze jakaś? Wygląda na to, że nie. Ale ja tam bym temu nie wierzył. Jeszcze pójdę to naładować. Właściwie polecę. Ta energia kończy się znacznie szybciej niż mi się wydawało, że się kończy. W ogóle tam muszę zlokalizować czarną skrzynkę. Słyszymy jeszcze jakieś mrówki. Ja tam słyszę jeszcze. Tylko gdzie? Nie wiem gdzie. Poczekajcie chwilę. Dobra, już jestem. Próbuję znaleźć tą ostatnią mrówkę, którą słyszę, tylko ja jej nigdzie tutaj nie widzę. Ja wiem, że ona tu jest. Czuję to. Wow, 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 landuj. Dobra. Tu co? W ogóle fajnie widzieć, że tutaj było jeszcze jedno działo, którego nie odkryłem. No, nie przydało się. Gdzie jest ta mrówka? Przecież ja ją i słyszę. Mróweczko. No, słyszę cię przecież. Tu jesteś, widzę cię. Do widzenia. Teraz już po was. Dobra, mamy czarną skrzynkę tutaj. Dlatego teraz pora po nią lecieć. Miejmy nadzieję, że już wszystko wyczyszczone. A jak nie, to zaliczymy epic fail. Dobra, lecimy po czarną skrzynkę. Bierz to. Spierniczamy. Zabieramy to i won z tej planety okropnej. Dobra, ląduj, zostawiaj to i uciekamy. Do widzenia, Krystalio. Było miło, ale nie aż tak bardzo, żeby tutaj zostać na dłużej. Na wakacje tutaj
Raczej nie przyjedziemy. Czy mi nawet nie wiem, czy musiałem te wszystkie mrówki zabijać, czy wystarczyło, żebym zabił po jednej stronie, bym mógł obok nich po prostu sobie przejść. No, ale wolałem tak. No, przynajmniej mam pewność, że nic mi się po drodze nie stanie. Idziemy stąd. Do widzenia. Dobra robota, misja wypełniona. I opuszczamy Krystalię. W końcu. 3 odcinki tutaj spędziłem. Tak, i nasza rakieta znika we mgle. I kolejna planeta, do której dotarliśmy, to Saari. Misja na tej planecie: Uran. Zdobądź próbkę rudy Urano. Rudy Urano. Rudy Uranu oczywiście. Ale misją na Saari zajmiemy się już w kolejnym odcinku. A na dzisiaj to było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie i trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!